czwartek 1 października odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim koncepcji zagospodarowania obszarów między Śródmieściem a portem lotniczym. Członkowie komisji chcieliby wzorcować się na doświadczeniach innych miast. To, co się dzieje z Doliną Lotniczą i Rzeszowem jako miastem, które w kolejnych kadencjach i w ogóle w kolejnej perspektywie rozwoju miasta bardzo dynamicznie i bardzo perspektywicznie się rozwija. Ja bym chciał, żebyśmy coś z tej energii tego Rzeszowa przejęli do Radomia i sposób myślenia również. Jak uważa przewodniczący komisji, sprawa lotniska w Radomiu to wielka szansa dla miasta, do której należy podejść poważnie. Airport City to śmiała i odległa wizja. Potencjalne położenie tej strefy będzie wybrane spośród kilku propozycji. Ta dzielnica przedworcowa, czyli to, żebyśmy mieli bardzo piękny fragment wschodniej części Radomia, jest bardzo ambitnym na pokolenie zadaniem po prostu. Jeżeli chodzi o kwestię dworca Radom Wschód, sama trasa dojazdowa, sama ta przestrzeń do samego lotniska, to powiem szczerze, w krótkim wywiadzie tego się nie da skategoryzować, to pewne tezy. Dr Łukasz Zabrowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, wyjaśnia, jakie korzyści dla miasta i dla radomian może mieć wybudowanie Airport City. Jednym celem jest to, by uchronić mieszkańców przed inwestycjami, które mogą powstać w niewłaściwym miejscu, przez co zagospodarowanie przestrzeni lotniskowej będzie nieefektywne. Drugi natomiast wymiar jest taki, że jeżeli mamy dobre plany urbanistyczne, to dla inwestora, że tak powiem, wyższej rangi, taki teren staje się bardziej atrakcyjny, ponieważ jeśli ktoś chce przyjść naprawdę z dobrą, dużą inwestycją, prestiżową inwestycją, to będzie szukał też odpowiedniego otoczenia. I jeżeli ten teren będzie dobrze zaplanowany od strony urbanistycznej, to wtedy dla takiego inwestora jest to pewna gwarancja. Podczas posiedzenia zaproponowano również podział terenu od Śródmieścia do lotniska na podstrefy, które zależnie od swoich predyspozycji będą inaczej zagospodarowane. Takie najważniejsze punkty są dwa. Jednym z nich jest otoczenie przyszłego przystanku kolejowego Radom Wschodni, czyli tutaj pod wiaduktem ulicy Lubelskiej. No a drugim miejscem jest samo bezpośrednie sąsiedztwo terminala portu lotniczego. Oprócz tego jeszcze taką, powiedzmy, priorytetową osią jest cała ulica Lubelska, która powinna stanowić coś w rodzaju takiego korytarza lotniskowego łączącego właśnie port lotniczy ze Śródmieściem. Kolejnych spotkań komisji możemy spodziewać się wkrótce. Budowa portu lotniczego Warszawa-Radom ma zakończyć się w 2022 roku.